Oj, drodzy, wracamy. Były krótkie problemy techniczne. Wiem, że skończyliśmy też na samobadaniu, więc przejdźmy, moi drodzy, kroczek dalej. Panie doktorze, jakie badania wchodzą w zakres diagnostyki i w kierunku właśnie tych powyższych nowotworów? No to wracając jeszcze raz. Jeżeli chodzi o raka jądra, no to przede wszystkim samobadanie. Tak, i tu, jeżeli coś jest nie halo w badaniu samodzielnym, wtedy trzeba bezwzględnie natychmiast udać się do lekarza, który zbada i wtedy będzie podejmował decyzję. Jeżeli znajdujemy coś nieprawidłowego w obrębie jąder, pierwszym podstawowym badaniem jest USG i jako uzupełniające są badanie tak zwanych markerów nowotworowych. Tak, i to jest alfa-fetoproteina, beta-HCG i LDH. To są trzy podstawowe enzymy, które oznaczamy i to są tak zwane markery raka jądra. I w sytuacji, i w, że tak powiem, z tymi badaniami pacjent wraca do urologa i wtedy podejmujemy decyzję, co dalej i patrzymy, co można z tym fantem zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o raka prostaty, już to wygląda inaczej, nie ma tego samobadania, o którym żeśmy rozmawiali w przypadku raka jądra, tylko robimy z badania, że tak powiem, PSA, o którym żeśmy też już wcześniej rozmawiali, które tam robimy w zależności od wieku z inną częstotliwością. Inaczej to jest u 40-latków, inaczej u 50, inaczej u 60-latków. Ale tak naprawdę to jest to pierwsze podstawowe badanie, plus badanie urologiczne, czyli badanie palcem przez odbytnicę prostaty. To w jaki sposób leczy się takie poszczególne nowotwory? Farmakologicznie, operacyjnie? Jeżeli chodzi o raka jądra, podstawową metodą leczenia jest leczenie operacyjne. I tutaj niestety nie ma litości. Jeżeli jest to nowotwór dotykający jedno z jąder, to jądro trzeba usunąć bezwzględnie i nie ma innej opcji, po prostu. Dlatego, że najlepszy efekt daje po prostu usunięcie jądra jako całości. Wtedy, jeżeli wcześniej wykrywamy nowotwór, zazwyczaj jest to równoznaczne z wyleczeniem, z zakończeniem leczenia i wyleczeniem. Tak? W pewnych sytuacjach, jeżeli jest podejrzenie, że choroba jest bardziej zaawansowana, no to wtedy wymagane jest jakieś leczenie uzupełniające. Zwykle jest to chemioterapia, czasami radioterapia, albo jedno i drugie oczywiście. Tak? Natomiast troszkę się komplikuje sytuacja, jeżeli jest nowotwór wieloogniskowy i obejmuje oba jądra, bo wtedy staramy się w jakiś sposób uratować przynajmniej część jednego z jąder. Jeśli jest to oczywiście możliwe, nie zawsze jest to możliwe w takich sytuacjach, no niestety trzeba podjąć decyzję i no, kierować się zasadą mniejszego zła, tak? Więc, czyli niestety rezygnujemy z płodności czy z zachowania czynności hormonalnej, natomiast ratujemy życie, no bo to o to chodzi, tak? Więc tak to wszystko wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o raka prostaty, no to już sytuacja nie jest taka całkiem zero-jedynkowa, dlatego że, tak jak już mówiłem wcześniej, nowotwory prostaty nie są homogenne. Są takie postacie raka prostaty, które nie wymagają bardzo radykalnego działania i wtedy na przykład mamy taką obserwację z intencją leczenia, bądź podejmujemy jakieś leczenie ogniskowe, bądź leczenie radioterapeutyczne. Natomiast no, generalnie w sytuacji, kiedy mamy chorobę średniego bądź wysokiego ryzyka, no to wtedy podstawowym metodą leczenia jest oczywiście leczenie operacyjne. No to jest taki głos rozsądku, prawda? Najprościej jest wziąć, usunąć narząd, w którym jest ognisko, którego przyrzuty mogą spowodować zagrożenie życia, tak? Bo przecież nie zabija nas nowotwór, który siedzi w jądrze, czy nowotwór, który siedzi w prostacie. Zabijają przerzuty, które się lokują w życiowo ważnych narządach, w mózgu, w płucach, w wątrobie, prawda? Więc jeżeli usuniemy ognisko, które rozsiewa przerzuty, no to wtedy szansa na wyleczenie jest największa. No więc zazwyczaj we wszystkich chorobach nowotworowych tak jest, że pierwszym zasadniczym krokiem i najbardziej radykalnym i najlepszym jest leczenie operacyjne. Oczywiście, jak mówię, są pewne sytuacje, kiedy działamy inaczej, ale no, to już podejmujemy decyzję konkretnie dla konkretnego pacjenta z konkretnymi wskazaniami, przeciwwskazaniami itd., itd. To nie jest taka prosta decyzja, którą można by było, nie wiem, przedstawić w formie schematu w ciągu 2 minut. A co się dzieje z płodnością w tym momencie? Na przykład, jeżeli usuwamy jedno jądro, co się dzieje z płodnością? Usunięcie jednego jądra nie jest zazwyczaj dużym problemem. Tak? Generalnie trzeba pamiętać o tym, że zawsze rekomendujemy przed
leczeniem onkologicznym zabezpieczenie nasienia na przyszłość, tak? Bo samo usunięcie, tak jak powiedziałem, nie jest problemem. Ale jeżeli po tym usunięciu okaże się, że pacjent będzie musiał być poddany chemioterapii, no to wtedy będzie problem, tak? Bo chemioterapia uszkadza komórki szybko dzielące się i szybko rozwijające się, między innymi plemniki. I tutaj jest problem taki, że no, może uszkodzić czasowo, ale może uszkodzić również i trwale proces spermatogenezy. I ta spermatogeneza nie wróci. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że nawet jeśli to leczenie onkologiczne jest robione w sposób taki dosyć aktywny i szybki i zdecydowany, to zawsze jest ta chwila, żeby oddać nasienie. Zresztą mamy tutaj specjalną ścieżkę, tak zwane onkofertility, czyli to, że po prostu pacjent przychodzi praktycznie od razu oddaje nasienie do zbankowania, tak żebyśmy mieli próbki na przyszłość. Tak? Później oczywiście są możliwe jakieś próby pobudzania tej spermatogenezy, poprawiania jakości nasienia, ale to już potem w przyszłości. Na początku walczymy o życie, tak? To jest bardzo ważne. To jest przede wszystkim w przypadku chłopaków z rakiem jądra, bo ci faceci z rakiem prostaty zwykle to już jest to o tyle później, że zazwyczaj oni mają dzieci i tam taki problem płodności jest problemem bardziej drugorzędowym. Tutaj mamy, tak jak pani zauważyła wcześniej, facetów na drodze, na początku tej drogi rodzinnej, tak, 20-parolatków, często 30-latków, którzy jeszcze nie mają żadnego dziecka i dla nich to w ogóle tutaj to, co się dzieje, to jest po prostu absolutny dramat życiowy i rozwalenie w ogóle zupełnie jakichś planów na przyszłość. Więc tutaj trzeba działać zdecydowanie, trzeba ich poprowadzić za rękę i to oni jeszcze w ogóle nie rozumieją, nie myślą w tych kategoriach, tak? 30-letni facet nie myśli, że może mu się coś stać, że będzie chorował poważnie, tak? Każdy z nas jest niezniszczalny, kuloodporny i tak dalej, tak? Tak. I nagle taka sytuacja, więc tutaj trzeba rzeczywiście w momencie rozpoznania, lekarz, który rozpoznaje, powinien od razu powiedzieć, proszę pana, tutaj jest jeszcze ważny jeden punkt, zabezpieczamy płodność na przyszłość, bo różnie może być, tak? I druga rzecz, jak już uda się nam wszystko wyleczyć i wszystko się pójdzie tak, jak trzeba, trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli nie zabezpieczono płodności przed leczeniem choroby nowotworowej i nawet jeśli jest ta płodność po leczeniu choroby nowotworowej, mieliśmy farta, straciliśmy jedno jądro, ale drugie jądro działa dobrze, są dobre parametry nasienia i tak dalej, warto zabezpieczyć wtedy nasienie, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Nie onkologiczne, ale wypadki, cudawianki i może się okazać, że nagle tracimy to jedno, jedyne jądro, które mamy i wtedy trzeba mieć coś w zanadrzu, bo wtedy już nie ma tego, że odwleczemy zabieg o jeden czy dwa dni, żeby oddać nasienie. Różne rzeczy, tak jak mówię, mogą się zdarzyć, więc o tym też trzeba pamiętać. Zabezpieczenie płodności. Ja bym, pani doktorze, chciała troszeczkę jeszcze bardziej rozwinąć ten temat, bo myślę, że to no, świadomość fajnie, gdyby była coraz większa po prostu, tak, że panowie mają taką możliwość, żeby oddać to nasienie właśnie przed chemioterapią, tak, czy właśnie no, przed jakimiś pewnie operacjami. Panie doktorze, no właśnie, jak się do tego przygotować, do tego zabezpieczenia płodności? Przychodzi taki pacjent do kliniki, tak, ale wcześniej jakoś się trzeba specjalnie przygotować? Nie ma czasu. Tak naprawdę nie ma czasu. Nie ma jakichś specjalnych przygotowań. Tak naprawdę robimy to prawie z marszu. I są potrzebne pewne badania, które są nam konieczne w sensie, że tak powiem, odpowiedniego przechowywania tego nasienia. Tak, musimy sprawdzić obecność wirusów, nie wiem, zapalenia wątroby, czy HIV, czy tego typu rzeczy, które już są nam potrzebne po prostu do samego przechowywania nasienia, żebyśmy nie mieszali, że tak mówiąc nieładnie, nasienia osób pozytywnych i negatywnych ze sobą, tak? Natomiast tak naprawdę nie ma żadnego przygotowania. No, mężczyzna produkuje te plemniki cały czas, tu nie ma z faz cyklu czy czegoś takiego, tak? Więc od razu z marszu w każdej chwili, nie ma co kombinować. Panie doktorze, po jakim czasie od takiego wyzdrowienia mężczyzna może zacząć się starać znowu o dziecko? Czy tu jest jakieś wytyczne? Znaczy wytycznych nie ma, bo ciężko powiedzieć o wyzdrowieniu w sensie jakiegoś takiego terminu, tak? Bo jeżeli to jest leczenie takie, że usuwamy jądro, tak, no to i nie ma leczenia uzupełniającego, no to tutaj tak naprawdę wiele się nie podzieje, tak? Oczywiście, że na początku jest dużo
myśli się o czymś innym, tak? To ciężko to w tej chwili w ten sposób patrzeć, że nie wiem, usunąłem jądro, dobra, to staram się o dziecko, tak? To nie tak, no to jest jednak samo leczenie choroby nowotworowej i jest dużym stresem dla człowieka, dla każdego, nawet dla najsilniejszego psychicznie. Potem jest problem taki, że to nie jest tylko kwestia samego wykonania zabiegu i koniec leczenia. Chorobę nowotworową uznajemy za wyleczoną po 5 latach bez cech wznowy, tak? Więc to jest sytuacja taka, że przez 5 lat po zakończeniu jakiegoś tam etapu radykalnego leczenia pacjent pozostaje w obserwacji, tak? Oczywiście, że im bardziej radykalne było leczenie, im mniej rozwinięty był nowotwór, to ta obserwacja jest związana z mniejszym ryzykiem nawrotu, tak? Ale jednak to ryzyko istnieje. W związku z tym te 5 lat mija. Być może jest to te 5 lat, w trakcie których tak czy tak musimy się starać o dziecko, na przykład dlatego, że mamy lat 38 i nasza partnerka również ma lat 38 i ona nie może czekać do 43 roku życia na swoją pierwszą ciążę, na przykład, prawda? To jest bardzo częsty scenariusz, więc tak czy tak musimy się starać, tak? Więc jeżeli jest decyzja, że staramy się mimo tam niedokończonego leczenia czy tam pozostawania w obserwacji onkologicznej, no to przede wszystkim trzeba się zacząć starać. To jest najważniejszy punkt, tak? Nie wymyślać badań, tylko zacząć się starać. I to jest pierwsza sprawa. Oczywiście zrobić badanie nasienia, zobaczymy, co w tym nasieniu jest. Jeżeli są plemniki, to zawsze jest jakaś szansa. A jaka szansa? Zobaczymy wtedy, kiedy sprawdzimy parametry nasienia. Moi drodzy, jak chcecie zadać jakieś pytanie do pana doktora, to oczywiście jak najbardziej czekamy na wasze pytania. Jestem przygotowana, że w razie co będziemy sobie tu odbierać od was pytania i przekażę do naszego specjalisty. Ale jeszcze muszę wrócić do tego zabezpieczenia płodności, bo często nasze panie, no ja też pewnie, bo to nie wiedza, tak? Już teraz wiem, ale kiedyś nie wiedza. Mówiło się tak, że no, te komórki czy te zarodki, które są zamrożone, to one są potem gorszej jakości, jak się rozmrozi. No teraz już wiem, jak to z tym jest. No a jak jest z nasieniem? Czy jak się je rozmrozi, to one mogą popadać? Czy one są gorszej jakości? To znaczy tak, one nie są gorszej jakości, tylko problem jest w tym, że nigdy nie udaje nam się rozmrozić tylu plemników, ile żeśmy zamrozili. Mhm. Tak? Część nie przeżywa tej całej, że tak powiem, kryoprezerwacji. Mhm. Tak? I tu jest problem taki, że tam średnio pewnie koło połowy, to już jest bardziej pytanie do embriologów, bo ja się tym konkretnie sam osobiście nie zajmuję, tak? Ale tak gdzieś koło chyba 40-50% plemników zostaje do użycia po rozmrożeniu. Tak? Natomiast no, przypominam, że my liczymy te plemniki w milionach, tak? Więc to nie jest tak jak w przypadku kobiet, że mamy, nie wiem, 10 komórek jajowych i jak 50% się nie rozmrozi albo będzie zdegenerowanych po rozmrożeniu, to jest to 5 komórek, tak? To jest kwestia tego, czy będziemy mieli, no, nawet biorąc minimalne parametry nasienia, tak? Będziemy mieli tam zamiast 40 milionów plemników w próbce, będziemy mieli 20 milionów plemników w próbce, tak? Z których tak czy tak, biorąc pod uwagę procedury in vitro, wykorzystujemy tak naprawdę kilkanaście, tak? Mhm. No więc tu nie ma. Oczywiście zawsze chcemy mieć jak najlepsze parametry nasienia, tak? Zawsze chcemy mieć jak najlepsze parametry, przepraszam, wartości plemników do procedur, ale nie zawsze jest to możliwe, tak? I znowu, no, to co powiedziałem, tutaj nie chodzi o operację plastyczną, która ma poprawić nasz wygląd, tak? Tu chodzi o ratowanie życia i zabezpieczenie płodności, tak? Tu mamy, nie mamy czasu na dyskusję i na jakieś, że tak powiem, dywagacje, tak? Po prostu trzeba to zrobić i już. A co z tego będzie? Zobaczymy. Panie doktorze, czy często pan w swoim gabinecie, przyjmując pacjentów, często panu się zdarza, że na przykład pan wykrywa, że coś jest nie tak, że to jest może być jakiś nowotwór? Oczywiście, że tak. To jest częste. No, ja nie jestem tylko andrologiem, tak? Jestem urologiem i konsultuję nie tylko w klinice płodnościowej, ale pracuję również jako normalny urolog. Przez x lat pracowałem w klinice, która zajmowała się nie tylko urologią ogólną, ale również i onkologiczną. W związku z tym tych pacjentów onkologicznych przez moje ręce przyszło dość dużo. Ale nawet teraz w tej chwili zdarza mi się znajdować, że tak powiem, właśnie nowotwory jąder u młodych facetów, bo trzeba pamiętać o tym, że wśród mężczyzn, którzy starają się o dziecko i mają niepowodzenia prokreacyjne,
Jedną z przyczyn tego, że spadają parametry nasienia, jest to, że w jądrze jednym bądź w obu rozwija się tkanka nowotworowa. Nowotwór zastępuje czynną tkankę jądra i może dawać objawy pod postacią właśnie obniżenia jakości nasienia. Oczywiście, że jest to rzadka sprawa, to nie jest tak, że mam, nie wiem, dwóch takich pacjentów tygodniowo, nie? Ale zdarza się i zdarzyło się tutaj tak, nawet w tej klinice, że wyłapałem paru takich chłopaków i że suma summarum się to nawet dobrze skończyło. No, jeden to ledwo przeżył, tak? Bo tam był masywny nowotwór w obu jądrach i była rzeczywiście bardzo poważna sytuacja. Ale jak to się znajduje we wczesnych stadiach, no to zwykle to jest tak, że właśnie, że tak powiem, swoimi sprawdzonymi szlakami szybko ogarniamy temat i poddajemy pacjenta leczeniu onkologicznemu, a w międzyczasie zabezpieczamy płodność i patrzymy, co jest dalej, tak? Mm-hmm. Więc jest to na pewno może nie kilku pacjentów tygodniowo, ale na pewno kilku pacjentów rocznie tutaj. Czyli wnioskuję, że często pan też z onkologiem ma do czynienia, z dokumentacją onkologiczną, tak? Współpraca jest taka częsta. Tak. No tutaj, znaczy, znowu, tu jest ta sytuacja jest taka, że my, urolodzy, no, z definicji również zajmujemy się leczeniem chorób onkologicznych, więc w większości tych pacjentów operujemy sami, tak? Natomiast onkolodzy wspomagają nas w leczeniu uzupełniającym. My nie prowadzimy radioterapii, czy nie prowadzimy chemioterapii, prawda? Wtedy pacjent, jeżeli wymaga leczenia uzupełniającego, trafia do onkologów, radioterapeutów. Wtedy tak. Natomiast tą część leczenia onkochirurgicznego, to załatwiamy my, bo ona to jest nasza, że tak powiem, działka. Muszę się tutaj spytać, bo no to jest bardzo ważne, bo to jednak psychika nasza czasami. No, czasami nasza psychika po prostu działa no, bardziej niż choroba. No właśnie, co mam tutaj na myśli? Czy często pan odsyła tych pacjentów do psychologa? No to zależy od człowieka. Nie jest to sprawa taka bardzo, bardzo częsta, tak? Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że w procesie leczenia pacjentów onkologicznych bierze udział cały zespół ludzi. To nie jest pojedynczy człowiek, pojedynczy lekarz, tylko zespół ludzi. I w tych zespołach takich zwykle są tacy specjalnie wykształceni i specjalnie przygotowani psychologowie czy psycholodzy, nie wiem jak to ładniej powiedzieć, którzy specjalizują się w problemach ludzi z chorobami onkologicznymi. I ja mam taką jedną znajomą panią, która tutaj mi nie jednego pacjenta wyciągnęła. Mhm. I to się bardzo przydaje. Tak? Bo to jest moment, kiedy się po prostu cały świat wali na głowę. I tutaj są ludzie, którzy to wszystko ogarniają jakoś tam lepiej, gorzej, ale sobie dają radę. Natomiast są ludzie, którzy rozpadają się, jak mówią, na atomy i oni rzeczywiście potrzebują pomocy i to grubej pomocy, niejednokrotnie. I nie należy się tego wstydzić. Nie, no absolutnie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Mhm. To nie jest tak, to nie tak na to patrzymy. To nie tak na to patrzymy, tak, no właśnie. Tak na to patrzymy, absolutnie. To jest najważniejsze, życie i zdrowie, a nie właśnie ten wstyd, że idę do psychologa. Ale muszę się jeszcze spytać o jedną ważną rzecz. Jakie czynniki właśnie wpływają na zwiększenie ryzyka zachorowania na raka prostaty i jądra? Jeżeli chodzi o raka jądra, tak jak gdzieś tam wcześniej już wspominałem, tutaj nie ma jakichś czynników, które byśmy mogli znaleźć i powiedzieć nie róbcie tego, czy róbcie coś tam. Tutaj największy problem to jest genetyka. Tak? Oczywiście są pewne rzeczy, z którymi to ryzyko wzrasta, tak jak na przykład niezstąpione jądra, późne sprowadzenie jąder do moszny, jakieś tam zmiany w budowie jąder, które, że tak powiem, gdzieś tam wychodzą potem. Natomiast przede wszystkim jest to gdzieś tam zakodowane genetycznie. I tu jest jedna sprawa i to możemy tylko brać pod uwagę historię rodziny. Tak? Jeżeli ojciec, brat starszy na przykład miał tego typu problem, to musimy o tym pamiętać. Tak? Jako ludzie i jako rodzice. Tak? Jeżeli nasze dzieci mają tego typu problem, musimy o tym pamiętać, żeby poddać je takiej obserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o raka prostaty, no to już jest nowotwór, który ma swoje konkretne tam konotacje z paleniem tytoniu,
ze stylem życia, z narażeniem na takie czy inne czynniki środowiskowe. Oczywiście genetyka też ma ogromne znaczenie. To jest to, co mówiłem wcześniej, że inaczej patrzymy na mężczyzn, którzy wśród swoich przodków czy krewnych w jednej linii nie mieli przypadków raka prostaty, a inaczej to wyglądało u facetów, u których ojciec, dziadek, brat starszy, wszyscy mieli raka prostaty. Tak? To ryzyko wtedy wzrasta makabrycznie. Czy warto się wtedy udać właśnie do lekarza, żeby profilaktycznie, tak, po tym, nie wiem, 20, 25 roku? Nie, tak jak mówię, jeżeli chodzi o raka prostaty, absolutnie nie ma co wymyślać 25 rok, 40 rok życia, chyba że ktoś z przodków bądź z rodzeństwa męskiego chorował wcześniej, tak? To wtedy tak. Natomiast wtedy patrzymy na ten moment, kiedy ktoś zachorował. Tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, mój ojciec zachorował w wieku lat 50, to wiadomo jest, że ja muszę co najmniej 10 lat wcześniej się pokazać. Ale jeżeli, czyli ta 40 mi wystarczy, ale jeżeli na przykład mój brat zachorował w wieku lat 38, no to wtedy trzeba się zbadać wcześniej. Oczywiście to są bardzo rzadkie przypadki. Tak jak powiedziałem, to jest nowotwór dotyczący pacjentów w 6-7 dekadzie życia zazwyczaj. Ale stąd jest powiedziane 40 rok życia, 40 urodziny robisz sobie PSA. Na urodziny. Ale aż absolutnie tak, jak pracowałem w klinice, przychodziłem 40 urodziny, to wszyscy mi powiedzieli, no dziguś, no to co? To kto cię zbada, tak? No, masz 40 urodziny, to w prezencie urodzinowym, tak? No, no ha, ha, ha. No, tak? Nie ma nie lepszego prezentu niż zdrowie. Tak. Ależ oczywiście, że tak. No więc tak jak mówię, i tak też zrobiłem, no. I tak to wygląda, tak? Także o tym trzeba pamiętać. To jest podstawa rzecz. A potem po prostu w pewnym momencie to zaczyna wchodzić w krew, tak? No mamy ten Movember, tak? Listopad. Ja mam zakodowane co roku w listopadzie, robię sobie cały screening tego, co mam sobie zrobić z racji moich zagrożeń, ryzyk i tak dalej, i tak dalej, tak? No i tutaj ten rak prostaty też oczywiście jest brany pod uwagę za każdym razem. No bo przecież też ważne. Tak, no przecież oczywiście, że chodzi o życie i zdrowie, więc warto o tym pamiętać. Moi drodzy, pamiętać. Jeszcze jedno takie pytanie. Wnętrostwo, co to jest? Wnętrostwo to jest sytuacja, kiedy jądro albo oba jądra nie schodzą do moczny. Musimy pamiętać o tym, że w rozwoju płodowym jądra rozwijają się wewnątrz jamy brzusznej i dopiero w momencie, kiedy chłopiec się rodzi, to mniej więcej w tym momencie jądra schodzą z jamy brzusznej do moczny. Tak? Te jądra powinny zejść, tak naprawdę znaleźć się w mocznie do końca pierwszego roku życia. I to jest ten okres, kiedy musi to być bardzo, bardzo dopilnowane. Poglądy na schodzenie, zstępowanie jąder troszkę się zmieniają w czasie i widać, że od lat, no nie wiem, 20, tutaj ta granica wieku, kiedy te jądra powinny się znaleźć w mocznie, jest przesuwana. I niestety mamy w tej chwili do czynienia z pacjentami, którzy jeszcze byli prowadzeni w dawnych czasach. Tak? Oni mają 30-40 lat i okazuje się, że to były czasy, kiedy mówiono, że jądra powinny znaleźć się w mocznie, zanim dziecko pójdzie do szkoły. Tak? I że tam byli operowani z powodu niestąpionych jąder na przełomie przedszkola i szkoły podstawowej, tak? Czyli 5-7 rok życia. To już jest zdecydowanie za późno. Z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu zagrożenia nowotworowego. Po drugie, z powodu obniżonych możliwości potem płodnościowych tych jąder. Te jądra nie pracują już potem tak, jak pracować powinny. Dlatego jeszcze jak ja kończyłem specjalizację, czyli było to dzięki Bogu 12 lat temu, zdawałem egzamin, mówiło się, że to do końca drugiego roku życia powinno się zoperować takie dziecko. A w tej chwili, z tego co się orientuję, już przesunięto tą granicę o kolejny rok, czyli do końca pierwszego roku życia chirurdzy dziecięcy czy urolodzy dziecięcy operują te dzieciaczki z powodu niestąpionych jąder. Czyli wnętrostwo to jest sytuacja, kiedy jądro nie jest w mocznie, tylko w kanale pachwinowym albo wewnątrz jamy brzusznej. Panie doktorze, tak reasumując, jakie badanie profilaktyczne powinien zrobić taki 30-latek na przykład, żeby mieć pewność, że jest zdrowy? 30-latek? No.
naprawdę, no, nie, zakładając, że nie ma jakichś ryzyk, jakichś poważnych, no, jakichś tam chorób rodzinnych i tak dalej, to powinien się zbadać po prostu raz na miesiąc pod prysznicem, tak? Albo oddać się w ręce swojej partnerki, tak? I ona to zrobi. Natomiast no, nie ma jakiegoś zestawu badań profilaktycznych dla 30-latka. No, tutaj no, ciężko tak powiedzieć. Jakie, no. Ciężko. Dobrze, to już nie męczę o tym. Nie, no to nie w tym rzecz, no tak nie ciężko. Mówię. No, badajmy się, to jest najważniejsze. Badajmy się i miejmy tego świadomość, tak? I tyle. I jeżeli coś jest nie halo, to przyjdźmy, a nie opowiadajmy, no, że tutaj, doktorze, bo tutaj od pół roku tutaj mi rosło, no, ale na początku nie bolało, a teraz boli i tak dalej, i tak dalej. No mam takich pacjentów, że przychodzi gość i puszcza spodnie i po prostu okazuje się, że tam jest zaawansowany nowotwór, coś co, i że on o tym wie, że to rośnie x czasu, tak? Albo przychodzi no coś właśnie zupełnie innego, w zupełnie innej sprawie i tak przy badaniu mówię, ale tutaj w tym, no dzisiaj miałem taki dzień, tak? Naprawdę, dzisiaj miałem takiego pacjenta, który przychodzi, ja go badam i mówię, no ale tu po lewej stronie są dwie kulki. Tu powinno być jedno, po prawej stronie jest jedno jądro, a po drugiej stronie jest tak, jakby były dwa jądra. No tak, tak, no od jakichś dwóch lat to mam i to rośnie, tak? Ja mówię, no to dobrze, że to nie jest złośliwe, mówię, bo jakby to było złośliwe, to już by pana między nami nie było, jakby pan to tak sobie hodował od dwóch lat. Tak, no zrobiliśmy USG, okazało się, że była to torbiel, tak? Ale torbiel na jądrze wielkości mniej więcej takiej samej jak jądro, no, czyli jądro 3,5 na 3 cm i torbiel 3,5 na 3 cm. Obok siebie, jedno nad drugim, no, podczas badania i czuje się to ewidentnie. Dwie kulki tam, gdzie powinna być jedna. No, to... no i dlaczego ten pan nie przyszedł wcześniej? No właśnie, dlaczego? No to samo, no wie pan doktorze, no bo tamtego tam, bo nie bolało i tak dalej. W żadnym wypadku, no. Panie doktorze, listopad, november, tak? Wąsopad, więc ja no, wiem od moich koleżanek, tak, że panowie często wstydzą się, krępują, boją, nie wiem, diagnozy. To tak na zakończenie, jakby pan ich przekonał jako lekarz, żeby jednak się badali, że to nie jest krępujące, wstydliwe, że powinni jednak o siebie dbać, no bo przecież to chodzi o ich życie, no o ich zdrowie. Jest takie hasło, którego używają mocznowładcy, czyli najbardziej zaangażowani w Movember ludzie w Polsce, którzy mówią, zróbmy to dla jaj. I myślę, że to jest dobre hasło. Tak właśnie. Zróbmy to dla jaj. Naprawdę. Tak, drodzy. I tym hasłem już dzisiaj się z wami pożegnamy. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, bo to jest, no, co może być ważniejsze, jak nie zdrowie i tak naprawdę, no, życie, tak? Zróbmy to dla jaj. Panie doktorze, miło było się z panem spotkać. Ciach. Stuknijmy się. O, i mi się No i taki wąsopad. Nic, proszę bardzo, ciach, tak. Moi drodzy, dziękujemy bardzo dzisiaj. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. No i zapraszamy kolejny czwartek. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Dobra.